Cześć, z tej strony Kipson X, a dzisiaj budujemy się, znaczy kopiemy się głębiej, no budujemy głębiej ten tunel, całe to zejście. I tak, już mam przygotowane wszystko, po prostu się kopiemy głębiej. Dzisiaj będzie taki luźniejszy odcinek, czy bo myślałem sobie, że będziemy tak kopać głębiej, że wiecie, że może coś po prostu znajdziemy. W takim sensie, nie będę pokazywał ciągle jak kopię tunel, no bo trochę, no nudne to by było. No ale nie trochę, a bardzo. Przyznacie mi rację chyba. No, chyba, że ktoś chce oglądać przez godzinę jak kopię tunel. Oczywiście nie dokopię się do piekła już na sam dół. Raczej to jest niemożliwe, że tak by się stało. Ale przynajmniej głębiej, po prostu głęboko, tak? Jeśli wam się spodoba ten materiał, to pamiętacie, to wiecie co zrobić. Zapkujcie, zasubskrybujcie, udostępnijcie i tyle. Dobrze, ja bym tu zamienił to za to i mamy linę. Tutaj mamy taką jaskinikę małą. Teraz tak, jak mamy wodę. Woda tu się w tej grze trochę się dziwnie zachowuje, albo może normalnie. Ja jej nie rozumiem trochę, ale na przykład teraz bym chciał o takie coś zrobić, no to ta woda nadal zostaje. Okej, tu mamy też jaskinię, więc tutaj też się ten wyleje ta woda. Nie będzie nam przeszkadzała. Nie wiem dlaczego nadal tych NPC-tów nie ma, ale nie wiem, może coś źle zrobiłem. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Albo pewnie już będę pewnie wiedział. Robię te odcinki na zapas, więc pewnie będziecie widzieć no gdzieś później. Więc ja już pewnie będę dawno wiedział o co chodzi. O! Głęboko! Już w ogóle schodzimy głębiej rzeczywiście, bo już muzyka się zmienia. No coś ciekawego jest, na pewno jakiś slime żółty. Cyna mamy. Mamy pajęczynę. Zobaczył co tutaj jest. Coś... O. To shurikenem, okej. Okay. Pajęczynę mam, aha, to już zabrałem. Coś tutaj jest za bardzo, czy... Tak średnio, czekajcie. A, jest jakaś jaskinia obok po prostu. Czekajcie, ja bym tutaj doszedł do tego dzwonka. Mniejsza mikstura leczenia, to... Chyba to jest platyna. O, platynę mamy. Tylko dobra, tu postawię pochodnie. A nie, srebro, nie platynę. Bo pomyliło mi się, miałem na myśli srebro. No platyna to jest jeszcze lepsza w ogóle. No tam się coś po prawej stronie świeci. Coś tutaj jest, ale nie wiem co. O, i o to mi chodzi. Ale tam zobaczymy co jest, co gra. O, coś takiego. Aha, tam co dalej jest? Dobra. Aha, coś takiego po prostu. Jest! Kryształowe serce! Tak, kryształowe serce, coś takiego. Jest, mamy to w końcu. Kryształ życia. Jest! Czyli nie tylko tam na dżunglowej, ale tutaj można też znaleźć. Bardzo się cieszę. I co? I mamy 120 HP. Ale super. Chciałem to znaleźć. No i w końcu znalazłem. Nie wiem, czy nawet nie wcześniej, jak na postęp mojej gry. Nie wiem, czy ja w ogóle tej gry za szybko nie przechodzę. Mi się wydaje, że nie. Jeszcze do ostatecznego bossa mi daleko. Tylko tak. Tylko kto był ostatecznym bossem. Tylko, że mi się Bo mi się wydaje, że czasem Calamity Mode mi się myli ze zwykłym. Ale chyba... Chyba we zwykłym... Tak, nie. W zwykłym jest ten coś tam taki chłop. Tak, to jest... Bo w tym. Ostatecznym w Calamity jest Yahron. Czy jak to tam? Yahron. A tutaj to taki, już nie pamiętam nazwy, ale coś tam przywoływać to coś tam Fantasmagory, czy coś tam, coś tam. Już nie pamiętam. O, mamy srebro. I złotą skrzynkę. Ale świetnie. Mamy złotą skrzynię. Do tej skrzyni na ogół są lepsze rzeczy niż tej zwykłej, więc sobie zbierzemy. A poza tym, no wiadomo, jak jest złoto, to chyba lepiej jest, nie? Dobra. Sobie zobaczymy, pozbieram tą cynę. I te żelazo i wisienkę sobie wezmę na końcu. I co mamy? Twardy opaska regeneracji. Okej, okay, no jest spoko rzeczy mi się wydaje. Że nie jakoś nie wiadomo jak, ale okej. Okay. Mamy twardą opaskę regeneracji, a nie twardą opaskę regeneracji. O kurde. Aha, głaz tam mnie spadł, świetnie. Dobra, i tak mam ceny tej dużo. Okej, mam kolejną gwiazdę z nieba. I ostatnio poza tym do kolejnego no many. Chociaż nie wiem czy manę maksymalnie się ulepsza do 100. Ale muszę się przekonać.
A, no, da się jeszcze ulepszać, no. Niebieski duszek. Dzień dobry. Czym mi pomożesz? Czy będziesz po prostu tak... Po prostu będziesz i tyle i co? Nie wiem, o co chodzi. Może pokazuję Bigre, gdzie jest coś. Ja mam na ciebie wywalone. Ja buduję tylko tunel, a nie jakieś duszki. Kolejne srebro. Dobra, to my najpierw... O! Już wiem, do czego podpo... Tylko teraz właśnie. Bo są te skrzynki pułapki. Jak się otworzy, to... Bum, bum, bum. Ja nie pamiętam, jak się je rozróżnia. Więc to będzie trochę taka rosyjska ruletka z tym. Czy umrę, czy nie. Znaczy, na szczęście jakoś dużo pieniędzy nie mam, ale... Więc jakby za dużo nie stracę przy tym. Ale wciąż. Mam nadzieję, że mnie nie doprowadziło te niebieskie światło do jakiejś strefnej. Czy na to wygląda jakoś podejrzanie. Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba rzeczywiście nic się nie stało. Teraz jest za co to zamienić, bo te kolce do butów na razie może zamienię z tym tyle. Okej, okay, czy nie było takie złe. Całe szczęście. O, kowadło mamy. Nie wiem, po co nam kowadło kolejne, ale... No, on będzie potrzebny, no. Kto wie. Do czego, ale będzie na pewno. No i docieramy do chyba do wioski. Nie, nie do wioski. To idziemy głębiej. Nie wiem, że tu chyba jest jakaś wioska. Albo nie. Nie pamiętam. Tak jak mówiłem wiele razy, że nie pamiętam do końca Terrarii. Dawno w nią nie grałem. Znowu ta woda jest jakaś głośna. O kurde, prawie... Ale poszalałem trochę. Prawie zginąłem. O! Kryształowe serce kolejne. Znaczy kryształ życia. Jest! Mamy 140 HP. Tutaj co mamy? Żelazo. O! I kolejny ten. Kolejny ten, to co daje złoto. A jeśli o złocie mowa, to mamy złoto obo. O nie, nie, toperz. O nie, toperzowy ki... O, to jest to! To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobra rzecz. Cieszę się, że to mam. Kryształowe serce kolejne. Widzę. To zaraz tam pójdziemy. A to topaz jest. Myślałem, że złoto. Ale topaz zawsze jest okej. Okay. Cokolwiek robi ten topaz. Muszę się zobaczyć, co można z niego skraftować. No topaz to jest na pewno... No, surowiec. Jak widać. Więc to na pewno do czegoś służy. Mamy... Kryształ życia kolejny. No i mamy 160 HP. Jeszcze mamy to. To są też karłatne coś tam. Dobra, no to teraz wiem, gdzie szukać mniej więcej te kryształy życia. O, mamy kryształ serca. Kolejny, no to świetnie. Nie wiem, do ilu można ten kryształ serca ulepszyć też życie. A mi się wydaje, że to 500, ale... To mi się wydaje. Krewetkowy bumerang? O, to nawet lepsze jest od tego. Chociaż ten nie ma aż takiego odrzutu dobrego jak ten. No i co, oczywiście zbieramy kryształ życia i... Ja mamy 180 HP. A wszedłem tutaj... tutaj wszedłem jak miałem... Przecież 100 tylko. Mamy znowu złoto. Jako tam coś jest po lewej stronie. To pójdziemy i zwiedzimy sobie. O, zobaczymy. To. Aha, to jest nic. Aha, czyli na nic właściwie tu poszedłem. Tylko zniszczyłem i tyle. Teraz to był namiot i tyle. Jakiś, nie wiem, salamandra. Co to jest? Salamandra jakaś. A! Już nie mogę z tym nietoperzem głupim. A ja wiem, co to. To głupie jest. To się... Głupie, bo mnie wnerwia, o to mi chodziło. Weź mi... Dobra, po salamandrze. Zaraz bym zebrał tą pochodnię. A, może też prawym nawet, a nie niszczyć kilofem, jak ja to robiłem. No, lepszy. Człowiek się ciągle czegoś uczy. O tej Terrarii. Może wiecie co? Ja tu już zakończę ten odcinek, bo długi wychodzi. Ma 58 minut. Więc tak, dzisiaj przekopaliśmy aż tyle. Czyli ile? Chyba nawet 1/3 ponad. Tak, już nawet 1/3 ponad. Więc co, to by było na tyle i do następnego odcinka z tego też jak przekopuję te tunele i zwiedzam kopalnię. I co, do następnego.